wieczornych zakonnicą czas na sen wspomina Agnes dawne życie swe. Miała narzeczonego, który został postrzelony ciężko. Błagała wtedy o baczność, aby przeżył, za to wybierze klasztor. Agnes, godziny empuzy, godziny harpie. Agnes i gotycki klasztor Anicjate. Przekwitającą, mimo tylu lat, tęskni za lubym wciąż. Również kiedy patrzy za dnia w morza błękit, lecz nie może złamać dalej przysięgi. Agnes, godziny empuzy, godziny harpie. Agnes i gotycki klasztor Anicjatek. Agnes, godziny empuzy, godziny harpie. Agnes i gotycki klasztor Anicjatek.